Mieszkał z nami tutaj, w takich warunkach, w jakich żyjemy obecnie, pomagając swojej mamie, ciociom i pozostałej rodzinie. Decyzji o wstąpieniu do seminarium nie podjąłem z dnia na dzień. Mój tata mówił, że przejawiałem takie zamiłowanie od dziecka. Tradycje andyjskie stanowią część mnie samego, dlatego też je szanuję. Jestem odbiciem mojej rodziny, ponieważ od rodziców uczyłem się cennych wartości, jak gościnność, dobroć, poświęcenie, bezinteresowność, solidarność.